Plik tekstowy MT940 zawiera wszystkie informacje o saldzie i transakcjach na koncie. Taki plik otrzymasz ze swojego banku. W tej lekcji dowiesz się, jak hurtowo wczytywać takie pliki z użyciem Power Query. Budowa pliku MT940 przypomina taką pionową strukturę, w której znajdziemy numer konta, same transakcje oraz na końcu oznaczony kodem 62F saldo konta, które będziemy chcieli automatycznie pobierać. Jak się za to zabrać? Otwórzmy nowy plik Excel i zbudujmy proces pobierania danych z folderu z plikami. Wskazujemy folder, w którym mamy wiele plików MT940, a następnie wybieramy polecenie połącz, łączenie i przekształcanie danych, czyli skonsolidowanie danych w pionie i otwarcie edytora Power Query. Ponieważ ten plik nie zawiera żadnych separatorów, wymusimy na Power Query brak takiego separatora, tak żeby mieć dane w jednej kolumnie, a następnie wczytamy te dane do Power Query. Następnie założymy filtry, tak żeby pozostawić tylko wiersze, które zaczynają się od kodu 2.25 lub zaczynają się od 2.62F. W ten sposób na liście zostaną nam tylko wiersze, które nas interesują. Następnie wyrzucimy numer konta do kolejnej kolumny, wykorzystując polecenie przekształć podziel kolumny według ogranicznika, którym będzie początek naszego tekstu, czyli będzie to ogranicznik niestandardowy o wartości 2.25 / w ten sposób numer konta wyląduje nam w nowej kolumnie. Jak poradzić sobie z faktem, że numer konta i jego saldo znajdują się na poziomie innych wierszy? Możemy dla kolumny z kontami na karcie przekształć znaleźć operację wypełnij w dół, dzięki czemu te informacje zostaną przekopiowane do odpowiednich wierszy, a następnie możemy założyć filtr, żeby pozbyć się pustych wierszy, na przykład po kolumnie z saldami, i w ten sposób uzyskamy taką strukturę bazodanową. Ponieważ ten plik tekstowy ma bardzo wystandaryzowaną strukturę, możemy też teksty pokroić na przykład poleceniem dodaj kolumnę, wyodrębnij ostatnie znaki i pobrać sobie saldo, które znajduje się w 16 ostatnich znakach. Możemy też wykonać operację pobrania zakresu danych i na przykład wstawiając indeks początkowy jako 12, a liczbę znaków jako 3, wydobędziemy sobie walutę. No i jeszcze jest tutaj schowana data, która jest zapisana jako rok, miesiąc i dzień i też znajduje się w środku tego naszego zakresu, zaczynając od 6 i 6 znaków da nam datę. Niestety data na ten moment jest zapisana w takiej kolejności, że ciężko będzie od razu zrobić z tego datę w Power Query. W związku z tym możemy wykonać operację na przykład podzielenia tego konkretnego tekstu według pozycji. I tak zaczniemy od początku, potem co dwa dokonamy pokrojenia. Wyrzucimy w ten sposób nasze liczby do oddzielnych kolumn, po czym złączymy je z powrotem tekstowo, na przykład poleceniem scal kolumny i rozdzielimy dane właśnie dla tej kolumny data separatorem w postaci myślnika. W takiej właśnie kolejności ułożymy dzień, miesiąc i rok, co dla Power Query jest już jednoznacznym sygnałem, jak ta data powinna wyglądać. Na koniec jakieś sprzątanie, bo tej kolumny już nie będziemy potrzebować. Możemy nadać nagłówki, takie jak konto, wartość i waluta. I wreszcie ustawić typ danych liczba dziesiętna dla naszego salda, a po kliknięciu zamknij i załaduj otrzymamy nasze dane w tabelce Excelowej. Co więcej, jeśli dojdą nam nowe dane, będziemy chcieli dokonać sprawdzenia za nowy dzień, wrzucamy nowy plik do folderu i klikamy na karcie dane odśrież wszystko i proces mamy zautomatyzowany. Kończymy pracę z plikami tekstowymi, a w kolejnej lekcji zajmiemy się plikami Excel. Jeśli kurs Ci się podoba, kliknij subskrybuj, dzwoneczek i łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.